Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jakie warzywa są najprostsze do uprawy, a na koniec odpowiemy na dwa pytania od naszych słuchaczy. Pani Irena, ile lat pani już uprawia działkę? 31. Sprawda. Nawet 32, przepraszam, źle liczę. O, 32 lata. To z takiej perspektywy y, czasu, doświadczenia, jakie warzywa poleciały pani młodym działkowcom, które są najłatwiejsze w uprawie na początek? To zależy od gleby, jaką mamy na, działkę, na działce, którą czy nabyliśmy od rodziców, czy kupiliśmy. Przede wszystkim trzeba sprawdzić. Jeśli to jest gleba piaszczysta, to co innego będziemy siać. Jeśli to jest gleba czarnoziem i z terenem podmokłym, też co innego będziemy siać, bo niektóre rzeczy albo nam wymokną, albo wygniją i, i nie będziemy mieli z tego pożytku. Na mm, terenie piaszczystym. Jakim jest moja działka, wyjątkowo piaszczysta. Sieję Pietruszkę w większości naciową, bo nać urośnie. Z korzeniami bywa różnie, chociaż jeden rządek, dwa dla um, zupki letniej na działce um, zawsze próbuję i, i sieję, ale niewiele. W każdym razie urośnie marchewka, urosną buraczki. Preferuję buraczki czerwone typu Opolski, bo on rośnie na każdej glebie i tej czar czarnoziem i, i na piaszczystej glebie. Rosną pomidory, rosną ogórki. Nad tym trzeba popracować, na, po, pochodzić troszeczkę przy tych warzywach, ale wymagają za, gleba wymaga zasilenia co roku. Jest drewany obornik i co roku jest zasilana ziemią kompostową. Także to wspomaga glebę tą piaszczystą i mamy takie warzywa na, dla własnej potrzeby na całe lato i początek jesieni, bo na zimowanie to. Mamy za małe działki, żeby te, tego, tych, tych warzyw nasiać. Ale pomidory są bardzo smaczne, ogóreczki też są bardzo smaczne z takiej, z takiej naszej działeczki. cebula bardzo ładnie rośnie, czosnek zimowy bardzo ładnie rośnie, także te rzeczy trzeba, trzeba na własnej działeczce mieć. nie dużo, ale tyle ile potrzebujemy. A które warzywa wymagają jakby najmniej pracy przy ich pielęgnacji? Nie ma takich. Nie ma takich. Nad każdym, nad każdym warzywem trzeba troszeczkę pochodzić, trzeba popracować, bo na przykład przy czosnku, nie by, sadzimy jesienią, późną jesienią, sadzimy czosnek zimowy. No ale ten czosnek wymaga napowietrzania. Po każdym silnym, obfitym deszczu trzeba go pogracować, o ziemię napowietrzyć. U, uwolnić z więzienia, jak ja nazywam. I czosnek lubi jeść, lubi zasilenie. Oprócz tego, że posadzimy to do gleby nawożonej porządnie, to jeszcze wiosną należy dodatkowo nawozić obornikiem granulowanym. Cebula chyba najmniej wymaga, wymaga pracy, bo po, po posadzeniu wiosną tego owsika Oprócz pielenia i, i motykowania nie wymaga ani podlewania, bo cebula boi się obfitego podlewania. Także nad cebulą chodzimy, mamy najmniej pracy. Mi się wydaje, że dosyć prosta w uprawie jest jeszcze fasolka szparagowa. A fasolka tak, ale też z, trzeba, trzeba wiedzieć jak ją posiać. To jest wrażliwa na chłód. Tak, i na chłód, i na choroby grzybowe, też jest podatna. Ładnie się sprawdza fasola szparagowatyczna, bo szczególnie ta zielona. Są bardzo smaczne strąki, bardzo ładnie owocuje i ona mniej ma styczności z glebą. Piąć, piąć, pnie się po tyczkach i mniej atakuje choroba grzybowa. I też możemy zwrócić uwagę na opakowaniu, że pisze, że jest odporne. Tak, Wtedy... tak, tak. No, przy wszystkim. W wszystkich warzywach trzeba, jeśli robimy zakupy nasion, to sprawdzamy, na jakie te choroby grzybowe są odporne czy wrażliwe. Także przy tym zwracamy uwagę. Przy zakupie nasion w sklepach ogrodniczych. Już w tej chwili trzeba posiać. Jeśli ktoś sadzi paprykę, to już trzeba posiać. Paprykę. Na rozsadę w domu. Na rozsadę w domu, tak. Jeżeli mamy dobrze nasłoneczniony parapet. No bo jeśli nie, to nie. Tak, bez słońca niestety żadna Nie, nie, się nie ma. jeśli nie ma słoneczka, to roślinka owszem będzie piąć się do góry, a później chlapnie, bo za mało będzie miała słońca. I postradamy taką, taką rozsadę szybko. Przechodzimy do pytań, które nadesłali do nas nasi widzowie. Jedno z nich y brzmi tak: czym zaprawiamy nasiona? O, to jest właśnie takie pytanie podstawowe, bo są nasiona w sklepie od razu mm, za, mm, zaprawione i można, otoczkowane i można takie kupować, ale tam będzie chemia. No Natomiast, uh, jeśli mamy nasiona, uh, na przykład własnej produkcji, albo nasiona nie, nie otoczkowane, niezaprawione chemicznie w sklep, prze, sprzedawane w sklepie, to zaprawiamy to. Mm, naszym domowym sposobem popiół drzewny i, i to jest najlepsza zaprawa albo węgiel też drzewny rozproszkowany mm, i też może być y, zaprawą dla, dla nasion y, wtedy y, zaprawiamy to albo na sucho albo na mokro na mokro to trzeba po, Przynajmniej godzinę czasu moczyć, czy to w, 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 w popiole, czy to w, w, tym, w węglu. A w, w tym mm, e, na sucho to wystarczy to kilka minut po, pomachać ładnie w jakimś pojemniku. Natomiast jeszcze dobrze, dobrze jest zaprawiać w czosnku, w, ale to już na mokro, albo w. w Taka roślinka wrotycz? kwitnąca we, we wrotyczu, tak, wrotycz. To trzeba robić w, napar z tego wrotyczu i też zaprawa na mokro. Wiem, że też są dostępne gotowe takie preparaty z wrotyczu, właśnie do zaprawiania, lub też są takie preparaty z mikroorganizmami w formie proszku albo płynu, właśnie, że można. A, też można, można, można to zaprawiać, tak. Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Czy możemy teraz przesadzać stare porzeczki? Tak. Możemy przesadzać stare porzeczki, ale nie radziłabym z tego względu, że lepiej posadzić młodą. Ale jeśli już ktoś ma taką ochotę na przesadzanie starej, starego krzewu, to w tej chwili nie mam rozu, i w tej chwili już w tej chwili można tą porzeczkę przesadzić. Oczywiście za, zachowując wszelkie zasady sadzenia krzewu owocowego, czy to jesienią, czy to wiosną. W każdym razie wycinamy najstarsze gałęzie z takiej porzeczki, zostawiamy 2-3 maksimum gałęzie, zmniejszamy, zmniejszamy tych odnóg jak najwięcej po to, żeby korzenie mogły się zdążyć wiosną, wykarmić te pozostałe, pozostałe gałęzie porzeczki, które zostały. Żeby się dobrze przyjęła. No tak, żeby wersja. to się dobrze przyjęła. Oczywiście w tej chwili podlewamy przy posadzeniu, zasilamy i robimy jeszcze kopczyk, bo nie wiemy, czy na koniec lutego, czy początek marca nie wyskoczą nam przynoski. Mhm. Ale w tej chwili już można, można taką porzeczkę przes przesadzić. Zachęcamy wszystkich do zadawania pytań. Można je przesyłać na nasz adres mailowy, który pokazuje się na ekranie. I zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo że, za wysłuchanie.